Przystępujemy do następnego projektu uchwały. W sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania priorytetowe Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Paragraf 1. Wstępu nie będę czytał, szkoda czasu. Paragraf 1. Rezygnuje się z zadania priorytetowego pod nazwą projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na terenie łączącym ulicę Zbrojarzy z ulicą Strąkową w Krakowie. Kwota 30 tysięcy złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy na piśmie stanowisko ZIP-u w tej sprawie, gdzie ZIP wyraźnie stwierdza, że zadanie to jest obarczone bardzo dużym ryzykiem wykonawczym w świetle tym, że aktualnie toczy się postępowanie przed Sądem administracyjnym. SA już w tej chwili w sprawie zaskarżenia wizytki. I nigdy nie wiadomo, jaka będzie decyzja i kiedy ona będzie. To się ciągnie już wiele lat, a w związku z ograniczeniami, jakie nam przyszykowano na rok następny, musimy, że tak powiem, sprawę przesunąć w czasie. My całkowicie nie rezygnujemy, natomiast rezygnujemy na rok 2013, bo nie będziemy w stanie przygotowywać następnego projektu i płacić na niego te pieniądze, skoro on nie ma szans realizacji, nawet projektowych już na dzień dzisiejszy. Bo jak pójdą odwołania i tak dalej, to się obudzimy w połowie następnego roku i wtedy wiadomo, że to nie będzie na rok następny. Proszę bardzo. Na co ta kwota idzie? Ona nie jest rozdysponowana, bo my tniemy, myśmy przygotowali budżet. Ograniczenia są budżet wielkości. Budżet przygotowaliśmy na podstawie wysokości budżetu ubiegłorocznego, a teraz pod koniec września dostaliśmy wytyczne i mamy cięte poszczególne pozycje w budżecie. Czy jeszcze jakieś pytania są w sprawie? Nie widzę. W związku z tym przedstawiam uchwałę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 10. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.